Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Przestępczość zorganizowana jest tematem fascynującym rzesze ludzi i twardo odbiła się w dzisiejszej popkulturze. Można wręcz powiedzieć, że to mroczny i tajemniczy świat gangów wykreował sporo z dzisiejszych trendów w muzyce czy filmie. Niejednoznaczne moralnie postacie, wpływowi liderzy świadka przestępczego, z którymi liczą się wszyscy wokół, pobudza to nasze wyobraźnie od wielu lat. I to dzięki takim osobom jak Snoop Dogg, Tupac, Eazy-E, Nate Dogg czy Coolio, cały świat dowiedział się o wojnie między gangami Crips i Bloods. Według najnowszych szacunków służb, Cripsi liczą dziś w sumie około 100 tysięcy członków. Są zatem niemal dwukrotnie liczniejszą organizacją od Sił Zbrojnych Czech. Działają na dwóch kontynentach, a poza USA możemy ich spotkać m.in. w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Ich znakiem rozpoznawczym są niebieskie elementy ubioru. Organizacja ta została założona w 1971 roku na ulicach Los Angeles przez 17-letniego Raymonda Washingtona oraz 18-letniego Stanleya Tukiego Williamsa, bohatera dzisiejszego materiału. Stanley od małego przejawiał świetne warunki fizyczne, co nauczył się wykorzystywać. Poza mocną budową, już jako dzieciak potrafił dobrze się bić. Wychowywany przez ojca i osamotniony, szybko trafił do szemranego środowiska, gdzie przyjmowano zakłady na walkach psów i ludzi. Przyciągnął uwagę lokalnych bukmacherów i tym sposobem sam w ramach zakładów bił się z innymi dziećmi. Również w szkole nie bał się bijatyk. Nosił przy sobie nóż i miał opinię niebezpiecznego. Już w wieku 15 lat dowodził lokalnym gangiem. W 1969 roku trafił do poprawczaka, gdzie zaczął pracować nad sobą w dostępnej w ośrodku siłowni. Zakochał się w kulturystce, w konsekwencji czego zaliczył pierwszą w życiu transformację sylwetki. Z poprawczaka wyszedł już o kilka rozmiarów większy. Szybko poznał się z innym lokalnym wataszką, Raymondem Washingtonem, słabszym fizycznie, lecz posiadającym liczne wpływy. Postanowili nawiązać alians i w taki sposób powstał legendarny gang Crips. Ponieważ plany były wielkie, a po całym LA grasowały mniejsze lub większe bandy, należało podzielić terytorium. Urządzano tak zwane solówki i czasami większe ustawki. W solówkach brał udział sam Goliath Tuki. Kto przegrał, zmuszony był dołączyć do Cripsów. Z niedobitków powstawali Bloodsi. Jednak ze względu na umiejętności Tukiego w bijatykach i jego ogromną siłę, liczba ta była początkowo bardzo niewielka. Był już środek lat 70., a Tuki od dawna był sylwetkowym potworem. Mierząc około 178 cm wzrostu, ważył blisko 140 kg. Miał prawie 56 cm w bicepsie i blisko 51 w szyi. Pewnego razu, przechadzając się po Venice Beach, natknął się na samego Mr. Olympia Arnolda, rozmawiającego akurat z ćwiczącą tam ekipą. Złapali się wzrokiem z Tukim, po czym Arnold, wskazując na niego palcem, spytał resztę, czy widzą jego wielkie łapy. Po chwili jeszcze dodał, że wyglądają bardziej jak nogi. Tuki również zapamiętał to spotkanie. W tych czasach Williams sam próbował startować w zawodach. Problemem była jego kariera w gangu. Lokalna społeczność kojarzyła go z roli założyciela Cripsów, przez co do wielu konkursów w ogóle nie był dopuszczany. Pomimo świetnie rokujących warunków, nigdy nie stanął na scenie obok Arniego, a miłość do kulturystyki zachował dla siebie. Z drugiej strony, jego sylwetka wzbudzała na tyle duże zainteresowanie, że został nawet zaproszony do pozowania w popularnym wówczas programie Gong Show. Widać, że pomimo sporej wagi, w dalszym ciągu poziom tkanki tłuszczowej Tuka nie przekraczał 15%. Prezentował relatywnie odsłoniętą środkową sekcję, widoczną przerwę w przyśrodkowej części klatki czy widoczną separację mięśni na ramionach. W samym programie wystąpił jednak poza swoim sezonem. Z niektórych fotografii wiemy, że z ilością tkanki podskórnej potrafił zejść do poziomu reprezentowanego przez resztę stawki.
Williams poza monstrualnymi gabarytami mógł pochwalić się nie mniejszą siłą. W środowisku miał opinię osoby trenującej ciężko i takie też dźwigał ciężary. Z informacji dostępnych w internecie wynika, że w swoim prime potrafił wycisnąć na ławce poziomej 600 funtów, co przekłada się na około 272 kg. W 1976 roku Williams przeżył zamach, podczas którego został kilkukrotnie postrzelony. Efektem była potworna depresja i utrata kilogramów. Do formy sprzed zamachu już nigdy nie wrócił. Zajęło mu to ponad rok, by z powrotem móc chodzić o własnych siłach. Będąc przykutym do fotela, ucieczkę od rzeczywistości znalazł w narkotykach i szybko się uzależnił. W okolicy popularna była wówczas fencyklidyna, zwana jako PCP. Efekty działania tego narkotyku są bardzo zróżnicowane i zależne od wielu czynników. Już niewielka ilość środka może wywołać uczucie obojętności wobec otoczenia i poczucia siły. Dzięki narkotykom Williams stał się jeszcze bardziej brutalny. Momentalnie zyskał łatkę nieprzewidywalnego maniaka. Do swojej śmierci zapędy Tukiego powstrzymywał jeszcze Washington, który sam był przeciwny używaniu broni. Zginął jednak zastrzelony obrzynem. Odkąd samodzielne dowodzenie nad Cripsami przejął Williams, ulice Los Angeles spłynęły krwią. Pierwszego morderstwa Williams dopuścił się 28 lutego 1979 roku podczas napadu rabunkowego na sklep 7-Eleven w Pico Rivera. Jego ofiarą padł wtedy 26-letni sprzedawca i ojciec dwójki dzieci. Tuki po oddaniu dwóch strzałów z shotguna uciekł, zabierając z kasy sklepu $100. Niedługo po tym dokonał ponownej napaści. Zastrzelił przy tym rodzinę pochodzenia tajwańskiego, prowadzącą motel Brookhaven w Los Angeles, starsze małżeństwo oraz ich 43-letnią córkę. Na śmierci trzech osób dorobił się kolejnych $100. Rozgłos obydwu spraw sprawił, że szybko pojawili się świadkowie, a bezkarność Tukiego nie trwała długo. Williams został aresztowany, a sąd za potrójne morderstwo i rabunek skazał go na karę śmierci. Williams początkowo zeznawał niewinność, jednak ta wersja wydarzeń została szybko obalona przez biegłych. W trakcie procesu kilkukrotnie groził Radzie Przysięgłych, rzucając w ich stronę cały arsenał inwektyw. W pierwszych latach po wyroku Williams był wyjątkowo agresywnym więźniem, regularnie biorącym udział w bójkach i atakującym strażników. Jednocześnie bez powodzenia zgłaszał kolejne apelacje, utrzymując swoją niewinność. Jego adwokaci powoływali się m.in. na skład ławy przysięgłych wydający wyrok. Zarzucali, że ze względu na brak Afroamerykanów w składzie nie mógł być on reprezentatywny. W ławie przysięgłych przeważały osoby pochodzenia azjatyckiego, co według Tukiego i jego obrońców mogło przyczynić się do wydania nieobiektywnego wyroku. Z drugiej strony sama postawa przywódcy Cripsów nie działała na jego korzyść. Ze względu na jego wybryki, oskarżyciel, który zażądał kary śmierci, nazwał go nawet tygrysem uwięzionym w zoo. Bowiem swój pobyt w kalifornijskim zakładzie karnym San Quentin Williams rozpoczął w wielkim stylu. Już nieco mniejszy, bo ważący około 114 kg z 48-centymetrowym obwodem bicepsa i rozmiarem kołnierzyka 46, skazaniec numer K24901 gołymi rękami zmasakrował na spacerniaku dotychczasowego więziennego bossa. Ze względu na agresywne zachowanie Williams został umieszczony w izolatce, gdzie spędził 6,5 roku. Podobno przebywając w odosobnieniu, Williams przeszedł swoje katarzis i odnalazł Boga. Rozpoczął swoją kampanię społeczną, mającą na celu zakopać topór wojenny między gangami. W centrach młodzieżowych w South Central przemawiał do nastoletnich Bloodsów i Cripsów.
W 1997 przeprosił publicznie za swój udział w tworzeniu gangu Crips, a w 2004 przyczynił się do zawarcia porozumienia między gangami. Napisał kilka książek, w których wymieniał zagrożenia wynikające z rasizmu, przemocy i narkotyków. Za swoją aktywność na rzecz walki z przestępczością został nawet kilkakrotnie nominowany do pokojowej Nagrody Nobla. Stworzono petycję o odroczenie wykonania wyroku, pod którą podpisało się ponad 170 tysięcy mieszkańców Kalifornii. W sprawie jego ułaskawienia apelowało wiele znanych osobistości, m.in. Snoop Dogg, Jesse Jackson, Danny Glover czy Jamie Foxx. W petycji podkreślano przemianę gangstera i jego bardzo pozytywny przebieg resocjalizacji. Ostateczny wniosek o odroczenie egzekucji gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger oddalił 12 grudnia 2005. Prawie 30 lat po pamiętnym spotkaniu na plaży Venice Beach ich drogi skrzyżowały się ponownie. Następnego dnia o godzinie 12:01 wykonano wyrok śmierci na Stanleyu Tukim Williamsie. Decydowanie o czymś życiu to najtrudniejsza sprawa, która stała się moim udziałem jako gubernatora. Takich słów użył Schwarzenegger, komentując w mediach swoją decyzję. W uzasadnieniu swojej decyzji napisał: podstawą łaski ma być osobiste odkupienie, którego miał doświadczyć Williams, ale nie można oprzeć na tym wniosku o uznanie niewinności. Co ciekawe, Tuki nie wykazał skruchy za udowodnione morderstwa, cały czas odmawiając przyznania się do ich popełnienia. Na uroczystości pogrzebowej, w której udział wzięło ponad 2000 osób, pojawił się tylko jeden syn Williamsa. Drugiego z nich zabrakło ze względu na wyrok skazujący go na 16 lat więzienia za morderstwo na 20-letniej kobiecie. W ramach ostatniego posiłku poprosił władze więzienia o szklankę mleka. Jego prochy, zgodnie z wolą, zostały rozsypane przez jego prawniczkę w parku Soweto w RPA. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego. Jednym z najlepszych sposobów na start, jakie przychodzą mi do głowy, jest wykorzystanie tych, którzy przeszli już przez ten sam proces i mogą zaoferować swoją pomoc. Dzięki temu nie musisz dochodzić do wszystkiego samemu i spędzać na tym miesiące lub lata, ale od początku dostajesz gotowe instrukcje, które nieporównywalnie przyspieszają twój rozwój. Właśnie dlatego stworzyłem Encyklopedię Sukcesu na YouTubie. Jest to seria filmów, w których od A do Z pokazuję wszystko, co niezbędne do zbudowania dużego kanału, spełnienia swoich ambicji, a ostatecznie przekucia tego na zysk finansowy. Pokazuję tu wszystko, czego nauczyłem się prowadząc jeden z większych kanałów w swojej niszy. Jeżeli chcesz poznać niefiltrowaną prawdę o prowadzeniu kanału, dokładne instrukcje krok po kroku, które prowadzą do sukcesu, skorzystaj z linku, który znajduje się w opisie tego filmu.